Dla osób, które zastanawiają się właśnie, czy tutaj jest w ogóle jakiś lekarz, czy jest tutaj jakiś szpital i jak to wszystko wygląda. No wczoraj właśnie mieliśmy okazję niestety to przetestować na własnej skórze. Czyli tak, była przychodnia, ale dzieci nie przyjmują. Była apteka, ale nie mają leków dla dzieci. Na sam koniec trzeba było zapłacić. Ważna informacja dla osób, które interesują się, jak działa służba zdrowia w Tajlandii i dla osób, które zastanawiają się właśnie, czy tutaj jest w ogóle jakiś lekarz, czy jest tutaj jakiś szpital i jak to wszystko wygląda. No wczoraj właśnie mieliśmy okazję niestety to przetestować na własnej skórze, bo potrzebowaliśmy się udać z Emi do lekarza. No i słuchajcie, jaka była nasza przygoda. Poszliśmy najpierw do takiej mini kliniki, tak się to tutaj nazywa, do takiej przychodni jakby do lekarza, gdzie wiedziałem, że tam jest ta klinika i że tam lekarz jest i przyjmuje. No i poszliśmy na początek właśnie do tej kliniki z Emmą, bo chodziło tutaj o to, że właśnie Emi potrzebowałaś do lekarza i okazuje się, że tam nas nie przyjęli. Nie przyjęli nas z tego powodu, że nie mają tam lekarza pediatry, tak, dla dziecka, czyli zajmują się tylko osobami dorosłymi i dzieci nie przyjmują. Jedna jeszcze może ważna sprawa w sumie, od czego powinienem zacząć, to od tego, że ubezpieczenie ogólnie w Polsce wykupione mamy, takie na cały świat i spokojnie tutaj do Tajlandii chodzić do lekarza możemy bezpłatnie, ale akurat nie chciało nam się wczoraj już czekać, załatwiać tego, nie chciało nam się dzwonić do naszego ubezpieczyciela i zostawiliśmy to w spokoju i chcieliśmy iść prywatnie, normalnie do lekarza. Następnie myśleliśmy, że może nie musimy też iść do lekarza w ogóle, tylko może wystarczy, że pójdziemy do apteki. Pani farmaceutka zobaczy Emmę, to co tam potrzebuje, może po prostu będzie miała te leki i no i tyle. No i po prostu da nam te leki i nie będziemy musieli iść do lekarza, bo też nam się nie chciało po całej Pattaji jeździć, po wszystkich jakichś tam lekarzach, szpitalach szukać, gdzie do tego lekarza powinna pójść. No i okazało się, że w tej aptece nie ma lekarstw dla dzieci. Czyli kolejna ciekawostka. Czyli tak, była przychodnia, ale dzieci nie przyjmują. Była apteka, ale nie mają leków dla dzieci. No i pani powiedziała, żebyśmy poszli spróbować może do innej obok apteki. Może tam będą mieli leki dla dzieci i to, co tam potrzebujemy kupić, to po prostu tam może kupimy. Poszliśmy do następnej apteki i okazuje się, że w tej drugiej aptece też nie ma leków dla dzieci. No i trochę byliśmy zaskoczeni tą całą sytuacją, no bo taka trochę w sumie dziwna sytuacja, że jest apteka, ale nie ma leków dla dzieci, tylko dla osób dorosłych. No i w końcu poszliśmy do chyba kolejnej jeszcze apteki i w końcu tam nam pani powiedziała, że musimy iść po prostu do szpitala z dzieckiem. Tutaj tak nie chodzi się wszędzie z dzieckiem, czy tam nie wiem, nie ma tak lekarzy jeden obok drugiego i czekają tylko aż dzieci będą przychodzić do tych lekarzy i tak samo w tych aptekach, tylko po prostu się idzie do szpitala. No i w końcu poszliśmy do tego najbliższego szpitala, bo akurat był bardzo blisko tych aptek, w których byliśmy. Słuchajcie, tutaj jest wejście do szpitala. Tędy. Tutaj jest widać napisy i mamy tutaj znak entrance, czyli tutaj mamy wejście. Tutaj mamy takiego Buddę ładnego u góry, pięknie ozdobionego. Tutaj mamy te napisy i tutaj mamy główne wejście do budynku. I tam za chwileczkę wejdziemy do środka, a jeszcze tutaj można gdzieś sobie zaparkować skuter, gdzie w sumie jest tylko miejsce. Skuter można zaparkować kawałek dalej, czyli tutaj, gdzie w sumie pisze, że nie ma parkingu. Ale tak naprawdę wszyscy tu parkują. Nie wiem, dlaczego jest taki napis, nie ma parkingu. Jak zobaczcie, właśnie tutaj podjechał teraz też pan, również sobie zaparkował. Tutaj stoi nasz skuter, też mamy zaparkowane. I tutaj dalej mamy tylko jeszcze taki napis Pattaya City Public Health Service Center. Ale tutaj się nie wchodzi. Tutaj jest tylko ten napis, a szpital jest w tym pierwszym budynku, który wam przed chwileczką pokazywałem. I tam się udajemy, gdy potrzebujemy pomocy. Poszliśmy do tego szpitala, no i tam po prostu zwykła taka procedura, czyli rejestracja. Jakieś tam przeszliśmy przez dwa czy trzy etapy, gdzie najpierw zmierzyli ciśnienie mi, coś takiego w sumie, co niepotrzebne było, ale po prostu takie mają procedury, zmierzyli gorączkę, jakieś tam jeszcze inne rzeczy porobili. No i tam trochę papierkowej roboty. Emma mi tutaj podpowiada, że na szczęście nie miała żadnej gorączki, nie miała też jakiegoś złego ciśnienia, wszystko było w porządku, także tutaj bardzo dobrze i przechodziliśmy przez te kolejne etapy, aż w końcu dotarliśmy do lekarza. Właśnie bez tego ubezpieczenia, prywatnie w szpitalu. Już przed samym wejściem do gabinetu lekarskiego w szpitalu w sumie okazało się, że w sumie pediatry akurat dzisiaj w szpitalu też nie ma, ale jest taki ogólny lekarz, który Emmę przyjmie, także też tak w sumie śmiesznie, ale to też w sumie dlatego, że też byliśmy w takim małym szpitalu, bo jest taki tutaj
duży szpital, gdzie przyjmują wszystkich i obcokrajowców i tak dalej, a ten szpital, w którym myśmy byli, to przyjmują tylko Tajów lub turystów, którzy mówią tylko po angielsku. I jak ktoś nie zna angielskiego, no to takich osób nie przyjmują, bo akurat były osoby, dwie z Rosji, jakaś tam para, chcieli po prostu też udać się do lekarza. No i pani powiedziała, że nie, niestety to jest tutaj za mały lekarz, za mały szpital, przyjmujemy tylko Tajów, którzy mówią po tajsku i ewentualnie turystów, którzy mówią po angielsku. No oni się nie mogli jakby dogadać, no i wysłali ich właśnie do tego dużego szpitala, gdzie tam już, wiecie, no jest wszystko, tak? Duży, porządny szpital. Chociaż ten tak był dość duży, ale no widocznie nie aż tak duży. No i dobra, no i w końcu przyjął nas ten lekarz, zbadałem, przepisał leki. No i cała wizyta przebiegła bardzo sprawnie, bardzo tak dobrze. Lekarz sprawdził wszystko, co miał sprawdzić, wypisał leki. No i na sam koniec trzeba było zapłacić, co w sumie nie powiedziałem na początku, ile to kosztuje, ale my na szczęście już od razu przy rejestracji dowiedzieliśmy się, ile to kosztuje, dlatego też w ogóle zdecydowaliśmy się na pójście do tego lekarza bez ubezpieczenia. Ile taka wizyta lekarska w szpitalu kosztuje? 500 batów. 500 batów to jest równe 60 zł, czyli wydaje mi się, że jak na pójście do szpitala, na wizytę do lekarza, to bardzo tanio, 60 zł za wizytę. No w Polsce nie ma nigdzie tak tanio wizyty u lekarza. Nie wiem jak tam gdzieś w innych szpitalach, jak u innych lekarzy i tak dalej, ale w tym akurat szpitalu tutaj w Pattaji 60 zł wizyta u lekarza i od razu ten lekarz przepisał leki i od razu w tym szpitalu była apteka, gdie te leki się, że tak powiem, no wykupowało. I za te leki zapłaciliśmy 30 parę złotych. No, między 30 a 40 zł, czyli cała wizyta u lekarza plus leki, które tutaj wam pokażę, Emma dostała, to jest 100 zł. Tutaj dostała jakąś tam jedną rzecz, tu dostała drugą rzecz. Wszystko tutaj jest po angielsku napisane, jak tego używać i tak dalej. Tutaj jest antybiotyk. Tutaj jest jeszcze kolejna buteleczka leku i jeszcze tutaj ostatnia buteleczka, a chodzi tutaj o zapalenie dziąseł przez zęby, które wychodzą. No i tutaj tyle leków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć leków, wizyta 100 zł. A więc jeśli nie jest to jakiś wypadek, niepotrzebne są jakieś operacje, nie ma jakiegoś tam poważnego zagrożenia życia lub nie wiadomo czego, to ktoś, jeśli nie ma ubezpieczenia, to aż tak bardzo poważnie nie musi się bać pójściem z wizytą do lekarza, no bo jak słyszycie, cała tutaj operacja, wizyta plus leki to 100 zł, więc można było pójść spokojnie prywatnie. Co prawda, gdyby coś miało być więcej, gdybyśmy mieli tak jakby więcej czasu, gdyby tak bardzo dziąsła Emmy nie bolały, to na pewno byśmy załatwili sobie to przez nasze ubezpieczenie. No ale tymczasem zrobiliśmy tak jak zrobiliśmy. No i Emma czuje się już dużo lepiej. Także to w sumie najważniejsze. Emma, pomachaj, pokaż się. Żyjesz? Żyjesz czy nie żyjesz? Dziąsła bolą? O, jak już może jeść chrupki, to już jest naprawdę sukces. Jeśli chodzi o czas, jaki potrzebowaliśmy na załatwienie tej całej sprawy, to zmieściliśmy się na pewno w godzinie. Ludzi jakoś nie było dużo, szybko jakby to szło. Z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Tutaj trzeba było podejść właśnie tą temperaturkę zmierzyć. Tutaj jakieś tam coś, dokumencik zanieść, tutaj coś tam. I za chwilę już byliśmy pod drzwiami u lekarza. Dosłownie tam jakieś jedna osoba przed nami, no i szybko żeśmy wszystko załatwili, także poszło to naprawdę dosyć szybko, sprawnie. Nie wiem jak jest w innych miejscach, nie wiem jak jest w tym dużym szpitalu, ale tutaj było bardzo sprawnie wszystko, także to też ważna informacja, że nie musieliśmy pół dnia poświęcić na to, żeby tą wizytę odbębnić u lekarza. Myślę, że tym filmem i tymi informacjami pomogłem wielu osobom, odpowiedziałem na wiele pytań, także jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje tego kanału, a ogląda ten filmik, to zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, a jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. My za sekundkę udajemy się już na kolację, bo już taka pora tutaj dochodzi. Tutaj obejrzyj sobie kolejne nasze odcinki, najnowsze odcinki, które pokażą Ci się tutaj za sekundkę. Pamiętaj o subskrypcji jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej, cześć!